Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 76. odcinku wygrywania końcówek w Color Starszy. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nasz projekt edukacyjny wpłatami, donacjami, darowiznami. Bardzo dziękuję. A teraz gramy końcówkę. Licytacja była prosta. Spasowaliśmy, no z jednym waletem nie będziemy się pchali w grę. Przeciwnik z lewej otworzył jedno pik. Czyli musi mieć kolor pikowy i musi mieć jakieś co najmniej 11 oczek. No otworzył sobie jeden pik. Nasz partner wskoczył dwa pik, co oznacza dwukolorówkę 5-5 na kierach i na kolorze. Drugim, młodszym, przeciwnik spasował grzecznie. My zgłosiliśmy fit karowy, że pasują nam kara lepiej niż trefle. Mogliśmy w zasadzie zgłosić fit treflowy, partner podniósłby na kara, ale całe szczęście zgłosiliśmy kara. Partner odwinął 6 kar, przeciwnik z prawej dał kontrę. Przeciwnik z prawej dał kontrę, co prawdopodobnie należy rozumieć, że spodziewał się tu silnych kar, a on musi mieć damę karo. I to taką przynajmniej trzecią damę karo. Skoro on ma damę karo, to policzmy, co my tu możemy. Policzmy, co my tu możemy. W karach oddamy lewe. W treflach nie oddamy, więc z lewej strony muszą być oba króle. Treflowy, znaczy nawet wszystkie trzy. Więc jak są wszystkie trzy króle i as pik, to jest trzy króle, to jest 9, as pik 13. To już tu niewiele nie musi być. Po prawej jest dama karo, może tu być dama pik lub walet pik. Króla kiertu, no nie może być. Musimy zaimpasować. Jak to zaimpasować? Musimy znaleźć przejścia do ręki. A przejść do ręki mamy tylko dwa. Mamy przejście do ręki tylko dziewiątką i ósemkiem, mam tylko dwa kara. Więc już w pierwszej lewie musimy podjąć decyzję i przebić królem karo wrażego pika. Trójka pik nie wiadomo co znaczy. Przeciwnicy na szlemika mogą fałszować. A następnie przechodzimy karem do ręki. Przeciwnik oczywiście nam nie daje. Świetnie rozumie nasze zamiary. I odwraca czytelnie w damę pik. Przepuszczamy. Przebijamy asem karo. Zagrywamy trójkę karo, którą przejmujemy ósemką. I impasujemy damą kier. Impas się udał. Impas się udał. Ściągamy asa kier. Spadł król. I bardzo dobrze przebijamy kiera. Przebijamy kiera. Ściągamy ostatnie karo. Impasujemy króla trefl. Impas się udał. I stół dobry. Trzeba powiedzieć, że mieliśmy w tym rozdaniu trochę szczęścia. Bo króle dobrze leżały.
Jednak partner licytował dobrze. Ile partner ma? Co partner wie? Partner wie, że mamy przynajmniej 3 kara, razem mamy 8. Grozi do oddania lewa w karach. Grozi do oddania jedna lewa w kierach i jedna w treflach. Ale partner wie, że większość figur jest tu, bo ten przeciwnik dał otwarcie od 11, 12, 13 oczek w górę. Więc tutaj oba króle mogą dobrze leżeć. Dama karo też może dobrze leżeć. Więc partner zalicytował optymalnie, a ponieważ zalicytował optymalnie, nie miał na rekontrę, rekontry nie dał. Problem polega na tym, że mamy plażę, jedyne przejście mamy w karach i bardzo cenne są trójka i dwójka partnera, które możemy przejąć. Te dwa malutkie kara, czy dama wskoczy, czy nie wskoczy, dają nam szansę na dojście do ręki, podegranie kierów raz, powrót do ręki, ściągnięcie kar i podegranie kierów. I dojście treflem do dobrych kierów. No. Bardzo, bardzo ciekawe rozdanie. Gdy przeciwnik się wstrzymał z karami, no to wtedy impas tref, znowu wrócimy do ręki i znowu wrócimy do stołu. Bardzo ciekawe rozdanie. Dziękuję wszystkim za uwagę.